Dzień dobry Państwu. W ramach cyklu Bitwy Powstania Styczniowego wybraliśmy dzisiaj dla Państwa jedną z największych, jeśli nie największą bitwę Powstania Styczniowego, dwudniową bitwę pod Chrobrzem i Grochowiskami. Może najpierw określmy geograficznie, gdzie te bitwy się odbywały. Chrobrze to jest miejscowość na południe od Pińczowa, siedziba rodowa rodziny Wielopolski, gdzie mieścił się m.in. okazały pałac Aleksandra Wielopolskiego, wybudowany w latach 1857-60. Natomiast Grochowiska jest to wieś położona na zachód od Chrobrza w kierunku Buzka Zdroju. Całość bitwy rozegrała się, jeżeli ktoś odwiedza te tereny, na drodze, w okolicy drogi między Pińczowem a Buzkiem Zdrojem. Dlaczego ta bitwa uznawana jest za jedną z najważniejszych i największych? Przede wszystkim ze względu na liczbę oddziałów oraz żołnierzy zaangażowanych po obu stronach. Według historyków wzięło w niej udział ponad 6 tysięcy żołnierzy po obu stronach, po stronie polskiej 3 tysiące, po stronie rosyjskiej około 3,5 tysiąca, więc jak na warunki wojny partyzanckiej były to siły pokaźne. Można nawet powiedzieć, że na niektórych wojnach regularnych armii takie siły występują przeciwko sobie. Czy bitwa była ważna i z jakiego powodu ważna? Przede wszystkim była to apogeum znaczenia Mariana Langiewicza, który został ogłoszony dyktatorem Powstania Styczniowego właściwie na tydzień przed tymi dwoma bitwami, czyli jedną bitwą 17-18 marca. Marian Langiewicz był wielką nadzieją obozu białych, który przystąpił do powstania i spowodował to, że dyktatorem przestał być Ludwik Mirosławski, a właśnie Marian Langiewicz miał być tą nadzieją obozu białych na zwycięskiego wodza. Marian Langiewicz tych nadziei jednak nie spełnił i ta bitwa niejako była tego dowodem. Zanim jednak do tego doszło, nastąpiła koncentracja sił polskich i rosyjskich właśnie w tym rejonie, w rejonie Pińczowa, Chrobrza i Grochowisk, i doszło do dużego starcia, które trwało głównie w dniu 18 marca 1863 roku, i ta bitwa składała się jakby z trzech części. Za każdym razem inne oddziały uczestniczyły w bitwie, czyli nie była to taka klasyczna bitwa, gdzie całość sił polskich i rosyjskich spotkała się na polu bitwy. Były to raczej duże potyczki i starcia rozciągnięte w czasie i przestrzeni. Bardzo często zarówno oddziały rosyjskie, jak i polskie nie wiedziały nic o sobie, reagowały na odgłosy bitwy. Bitwa odbywała się w terenie leśnym, zabagnionym, gdzie kontaktowanie się czy orientacja w terenie były utrudnione. W czasie bitwy pod Grochowiskami po raz drugi występuje bohater naszego poprzedniego odcinka, czyli Franciszek Rochebrun, dowódca Żuławów Śmierci, który po rozproszeniu jego oddziału pod Miechowem uzupełnił stan oddziału i stawił się na polu bitwy właśnie pod Grochowiskami i jeszcze wcześniej przed Chrobrzem, doskonale uzbrojony i jakby gotowy do walki. Franciszek Rochebrun był centralną postacią, można powiedzieć, tej bitwy, ponieważ jego oddziały wykazywały największą zdolność bojową i największą odwagę. Dzień dobry Państwu, chcielibyśmy pokazać, zaprezentować naszą grupę, pokazać broń z powstania, z okresu powstania styczniowego, czego używali nasi rodacy w walce z bronią przeciwko caratowi. Najpopularniejszą bronią w okresie powstania styczniowego to była broń w zasadzie na początku powstania, dosyć bronią prymitywną, czyli w zasadzie wszystko, co można było zdjąć ze ściany, ewentualnie broń używana typowo do wyżywienia, czyli do polowań. W ręku mam dubeltóweczkę małą na ptaki, to jest broń typowo myśliwska, to jest broń oryginalna z tego okresu, w pełni sprawna i działająca. Zademonstruję Państwu, jak wyglądał mniej więcej przebieg ładowania takiej broni. Sypało się ładunek proch do rur. Ubijało się stemplem. Do tego szło ze względów teraz cywilnych, bo jesteśmy w centrum, można powiedzieć, miasta. Szła kula, która niosła śmierć i zniszczenie. Po ubiciu ładunku
Także to wszystko troszeczkę trwało. To nie jest taka broń jak teraz współczesna. Odciągało się kurek, zakładało się kapiszon. To nie były takie naboje jak teraz, że w łusce mieliśmy wszystko. Tutaj wszystko oddzielnie. Kapiszon to jest taki jak na współczesnej broni teraz, spłonka na naboje. No i teraz mamy już nabitą broń. Cel. Pal. Tak mniej więcej właśnie wyglądała broń. Co ciekawe, z takiej broni powinno się oddawać salwę z dwóch rur naraz. Czyli na przykład jak mam dubeltówkę, to nie było takie ułatwienie, że strzelało się tylko z jednej. To była dosyć broń prymitywna i ciśnienie, jakie wytwarzało się w lufach, jakby się strzeliło z jednej rury, potrafiło rozerwać broń. Dlatego strzelało się z dwóch naraz. Następną bronią, jaką mam przy sobie, tą sobie pozwolę odłożyć, żebym miał wolne ręce, już taka dosyć nowocześniejsza broń, jest to Colt Navy, jak najbardziej używany w powstaniu styczniowym. Ten jest może troszeczkę przekłamany, bo jest kaliber 44, w powstaniu styczniowym bardziej były 36, bo to była bardziej historyczna broń. Ładowanie takiej broni było też troszeczkę długie i czasochłonne niż teraz współczesne, bo teraz w rewolwerach tylko wkładamy kulę i mamy sprawę załatwioną. Kiedyś to było troszeczkę trudniejsze, bo do każdej komory sypało się proch, sypaliśmy proch, kulę i każdy nabój, rewolwer był sześciostrzałowy, czyli każdą komorę było trzeba zagnieść praską każdą kulę. To jeszcze nie był koniec, bo tak jak w dubeltówce na początku zakładałem kapiszon, również było trzeba założyć na każdy nabój. No. Była o tyle fajna i wygodna broń, bo po załadowaniu mogliśmy oddać 6 strzałów. Jeden po drugim. To była broń oczywiście gwintowana już, także dosyć celna. Także również i wojsko carskie jak najbardziej miało takie kolty. I w powstańcy jak najbardziej również. Tu mamy inny karabin. To jest karabin belgijski. Podobny. Prawie taki sam jak wczesne karabiny, z które wyposażona była armia rosyjska. Wzór 1848. Ładowanie inaczej wyglądało niż ładowanie dubeltówki, które pokazał kolega. Pozwolę sobie zademonstrować. Ładunek mamy przygotowany w tak zwanej gilzie. Pakowało się tutaj kulkę razem z tą przybitką. W bitwie pod Chrobrzem i Grochowiskami niektórzy powstańcy byli wyposażeni w lepsze karabiny niż armia carska. Co prawda ilość tego sprzętu nie była powalająca, ale jakość, celność była lepsza. Były to karabiny austriackie typu Lorenza. Wracając do bitwy pod Grochowiskami, należałoby tu wspomnieć o kosynierach. Kosynierzy wraz z Żuławami mieli, przeważyli losy bitwy na naszą korzyść. Był taki moment, gdzie kosynierzy zaczęli się cofać. Był mocny ostrzał piechoty carskiej. Kosynierzy chowali się gdzieś tam w tym polu. Zamiast atakować, zaczęli się wycofywać. W momencie, kiedy zostali poderwani do walki wręcz i uderzyli na Rosjan, zobaczyli, że w starciu bezpośrednim mają przewagę. I to im dopiero pokazało, udowodniło, że nie ma co czekać na strzały, na kule. Zobaczyli, że przewaga jest dopiero w starciu bezpośrednim. Na tak zwane ostre. To były te momenty, które tą całodniową bitwę pod Grochowiskami przeważyły na naszą szalę, choć ciężko nazwać takie zwycięstwo zwycięstwem, gdzie no niestety straty są olbrzymie. Powstańców. W tym sensie, że wojska rosyjskie, które kilkakrotnie podejmowały próby rozbicia tego zgrupowania Mariana Langiewicza, po prostu wycofały się. Tym niemniej, jak to ktoś określił, było to zwycięstwo pyrrusowe, dlatego że oddziały polskie po tej bitwie były również całkowicie zdemoralizowane i zmęczone i uległy również rozproszeniu. Naczelny dowódz tego zgrupowania, o którym mówiłem, dyktator powstania Marian Langiewicz, po prostu wyjechał i przekroczył granicę z Galicją, gdzie został aresztowany. W opinii pozostałych dowódców po prostu uciekł.
Wywołało to oczywiście niesnaski i napięcia polityczne między obozem białych i czerwonych. Natomiast z punktu widzenia czysto wojskowego już nigdy nie doszło do bitwy o takim znaczeniu, gdzie można było zgromadzić tak duże siły. Bitwa pod Chrobrzem i Grochowiskami zakończyła więc pierwszy okres powstania styczniowego, okres między styczniem a marcem 1863. Zaczynała się wiosna 1863 roku, kiedy zaczęły napływać do Królestwa Polskiego transporty z nowoczesną bronią i rozpoczęła się druga faza powstania, gdzie Prym wiódł już obóz białych. To spowodowało, że liczba oddziałów znacząco wzrosła i rozpoczęła się wojna typowo partyzancka, ale już nie na taką skalę i nie z takimi bitwami jak pod Chrobrzem i Grochowiskami.